ustalenie nieistnienia małżeństwa oraz unieważnienie małżeństwa, a dziedziczenie ustawowe małżonków. W ostatnich wpisach na moim blogu o prawie spadkowym w sposób obszerny pisałem i mówiłem o dziedziczeniu ustawowym małżonków. Poruszyłem m.in. kwestie dziedziczenia w przypadku rozwodu oraz separacji. Nie są to jednak jedyne sytuacje, w których dochodzi, posługując się pewnym uproszczeniem, do ustania relacji pomiędzy małżonkami. O jakie sytuacje chodzi? O ustalenie nieistnienia małżeństwa oraz unieważnienie małżeństwa. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim oraz autorem bloga zbyciespadku.pl. Jeżeli nie widziałeś jeszcze mojego bloga, serdecznie zapraszam Cię do jego odwiedzenia. Ustalenia nieistnienia małżeństwa można domagać się w zupełnie wyjątkowych przypadkach. Zasadniczo związanych ze sporządzeniem aktu małżeństwa w sytuacji, w której nie powinno do tego dojść. Na przykład w przypadku braku złożenia przez małżonków zgodnych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, czy też niedotrzymania przez osobę duchowną 5-dniowego terminu do przekazania do Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenia o złożeniu w jego obecności oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Wyrok zapadły w takiej sprawie ustalający nieistnienie małżeństwa ma tak zwany charakter deklaratoryjny. Nie tworzy żadnego nowego stanu prawnego, nie rozwiązuje małżeństwa, lecz stwierdza jedynie, że do zawarcia małżeństwa w rzeczywistości nigdy nie doszło. Mówiąc prościej, ustala, że małżonek w rzeczywistości nigdy nie był małżonkiem. W związku z tym osoba ta nie była i nie jest uprawniona do dziedziczenia ustawowego w charakterze małżonka. Pamiętaj, że z takim powództwem można wystąpić nawet po śmierci jednego lub dwóch małżonków. W przypadku jego pomyślnego rozstrzygnięcia osoba traktowana dotychczas jako małżonek zostanie pozbawiona uprawnienia do dziedziczenia ustawowego niejako z mocą wsteczną. Nie zmienia tego nawet uzyskanie przez tą osobę sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Jak wygląda ta sprawa w przypadku unieważnienia małżeństwa? Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana niż w poprzednim przypadku. Po pierwsze, do wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa nie może zasadniczo dojść po ustaniu małżeństwa, co ma miejsce na przykład w przypadku śmierci jednego z małżonków. Kodeks rodzinny przewiduje jedynie dwa odstępstwa od tej reguły. Zawarcie małżeństwa bigamicznego oraz zawarcie małżeństwa pomimo istnienia zbyt bliskiego stopnia pokrewieństwa pomiędzy małżonkami. W pozostałych przypadkach, w których dopuszczalne jest unieważnienie małżeństwa, na przykład z powodu zawarcia małżeństwa przez osobę dotkniętą chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, postępowanie sądowe w tej sprawie może toczyć się po śmierci małżonka żądającego unieważnienia małżeństwa, będącego powodem w tej sprawie, jeżeli jego stępni zgłoszą w odpowiednim terminie wniosek o kontynuowanie tego postępowania. Jeżeli zaś chodzi o śmierć drugiego małżonka, pozwanego w tej sprawie, to nie ma ona większego wpływu na bieg postępowania. Miejsce tego zmarłego, pozwanego małżonka zajmie kurator. W obydwu tych sytuacjach wyrok unieważniający małżeństwo będzie wpływał na dziedziczenie ustawowe małżonków. Jest to oczywiste, jeżeli chodzi o wydanie tego wyroku przed śmiercią jednego z małżonków. Jeżeli zaś chodzi o wydanie tego wyroku już po śmierci któregoś z małżonków, to wyrok ten uzyska moc wsteczną. Pozbawi małżonków prawa do dziedziczenia ustawowego po sobie, niezależnie od uzyskania sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Ustalenie przez sąd nieistnienia małżeństwa oraz unieważnienie małżeństwa wpływają na dziedziczenie pomiędzy małżonkami. Z chwilą wydania wyroku w tych sprawach małżonek zostaje pozbawiony prawa do dziedziczenia ustawowego po drugim małżonku. W uproszczeniu można powiedzieć, że wyroki te mają moc wsteczną. Mogą być wydane nawet po śmierci małżonków. W tej sytuacji wpływają na dziedziczenie ustawowe nawet w przypadku uzyskania przez jednego z małżonków sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Na koniec chciałbym podziękować Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Ja nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem wreszcie autorem bloga zbyciespadku.pl. Jeżeli nie widziałeś jeszcze mojego bloga, zrób to teraz.